Wbrew ustawodawcy, czy wbrew jakby interesowi
rozwojowi społecznemu. Pewnie są jeszcze inne kwestie. Natomiast no, są samorządy, które są w stanie się wyrobić z kwestiami wypełniania ustaw, no, ale tak duży samorząd jak Warszawa, jak widać, nie był w stanie tego zrobić. To wypełnianie ustaw to jeszcze kiedyś moglibyśmy porozmawiać o innej kwestii, a mianowicie o lokalnych, tych miejscowych planach zagospodarowania, bo to jest polska zmola. To właśnie 37% tylko tak naprawdę. Tak, i to jest jeden z hamulców też tak naprawdę rozwoju tych miast. I to jest bardzo korupcjogenne, bo... No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że właśnie jak nie ma tego miejscowego planu, to można na przykład na takiej jakiejś historycznej ulicy postawić coś, co jest tanie i ma aluminiową elewację przy pięknych starych kamienicach. No bo... Urzędnik wydał decyzję pozwalającą na to, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która pozwala na coś takiego. W związku z czym, tak, to jest bardzo korupcjogenne i no, powiem tak, że jest to polska zmora. Być może jest to kwestia również przynajmniej w Warszawie, jakby trochę decentralizacji, bo w Warszawie tak naprawdę mamy do czynienia z tym. Warszawa jest specyficznym miastem ze względu na bardzo skomplikowaną strukturę samorządową. Stołeczne obowiązki. Natomiast może kwestia tutaj wchodzić w grę decentralizacji. Jest jeszcze jedna rzecz, że samorządy w wielu przypadkach nie decydują się na uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wynikać ona może między innymi z tego, że później trzeba płacić tak naprawdę różnego rodzaju odszkodowania z tytułu uchwalonego miejscowego planu, który zmieniał pewne rzeczy i to też może z tego wynikać. Panie pośle, a nie mamy za dużo tych radnych w samorządach? Jak ja się patrzę na samorząd warszawski, to dziennikarze mówią, że to jest taki mały sejm. A jeżeli to porównać na przykład z Radą Nowego Jorku, to są już w ogóle jakieś takie liczby, moim zdaniem, zupełnie kuriozalne. Ja powiem zupełnie szczerze, ja nie wiem, po co Warszawie jest tylu samorządowców. Wydaje mi się, że jakby Rada Miasta miała 70 osób, to by wystarczyło przynajmniej, byśmy wszyscy wiedzieli, kto jaki ma pogląd, może byśmy tych ludzi poznali w końcu, bo tak dzisiaj to słabo jest. To też jest tak, że Rada Miasta, sama Rada Miasta ma akurat 60, ale jeszcze w dzielnicach. No właśnie, chodzi mi to razem. To... Tak, to razem to jest ponad 460, myślę teraz nawet więcej nawet radnych, bo przy przyroście liczby osób w danej dzielnicy zwiększa się również liczba radnych. Rzeczywiście ta struktura jest dosyć skomplikowana i taka no, nie do ogarnięcia czasami. Natomiast mało tego... To chyba straszne koszty też generuje, prawda? Bo każdy radny ma jakąś dietę. Tak, no mniej więcej jedna rada dzielnicy, w Warszawie tych rad dzielnicy jest 18, generuje koszty za same diety, około 500 000 złotych rocznie. Więc mnożąc to przez 4 lata, mnożąc to przez 18 dzielnic, no to suma... Z asystenci, sekretarki. No tak, no, korporacje tak, mamy. Wydziały obsługi rady, które zajmują się obsługą rady, więc biurokracja się tutaj rozrasta. Rzeczywiście Warszawa przydałaby się, przynajmniej w moim mniemaniu, zmiana ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, aby pewne rzeczy albo w ogóle uciąć, albo pewne rzeczy przynajmniej ograniczyć. A ja to tak zadam też takie pytanie, bo to tak też myślę, że tak by było, większość Polaków była za, bo jesteśmy za obniżeniem państwu pensji. Zaraz będzie tam kwestia samorządu. A nie byłoby tak naprawdę najlepiej, żebyśmy wyliczyli, ile radnego ma być na jakieś tam, nie wiem, 100 mieszkańców czy 100 tysięcy mieszkańców i ilu urzędników ma być też, żeby nie było takiej sytuacji, bo przecież wiemy, że niektóre urzędy miasta są pozastane w sposób koszmarny i tych urzędników jest bardzo dużo. Czy nie czas po prostu powiedzieć, nie możecie zatrudnić więcej, samorząd samorządem, ale no, Polski nie stać na to po prostu podatników, macie zatrudnić, macie sobie po prostu poradzić. Są pewnego rodzaju widełki, natomiast one są rzeczywiście dosyć szerokie. Generalnie według mnie sama kwestia biurokracji wynika przede wszystkim z liczby zadań, które bierze na siebie państwo. Przykładowo, nie chcę tutaj jakby krytykować 500+, ale w związku z tym, że było jest 500+, no to trzeba też jakąś liczbę urzędników zatrudnić do wypłaty tego świadczenia. W związku z czym, jeżeli państwo bierze na siebie jakąś liczbę zadań, przekazuje na przykład samorządowi, no to za tym idą również nie tylko pieniądze na wykonanie tego zadania, ale również i pieniądze na
super, ale akurat 500+ to jest dobry przykład, bo najwięcej pracy, każdy to wie, to nie trzeba być żadnym specjalistą, było na początku, bo zgłaszali się wszyscy osoby, prawda, są stworzone listy, a później już idą przelewy. I pytanie jest, nie wiem, czy ktoś to może badał, czy te osoby tam zostały w tych urzędach, czy nie, bo moim zdaniem to jest niepotrzebne już. W moim mniemaniu te osoby tam zostały. Fakt faktem, tu jeszcze trzeba dodać jedną rzecz, bo co jakiś czas przy 500+ jest robiona weryfikacja. Oczywiście ta pierwsza fala, która była przy 500+, ona gdzieś była olbrzymia i przynajmniej w Warszawie trzeba było przerzucać urzędników do robienia czy tam wykonywania tejże pracy. Natomiast no, w pewnym momencie też ta fala opadła. Ona pewnie w momencie rocznic będzie jakoś tam rosła i opadała. Natomiast no, ci urzędnicy, trzeba powiedzieć jasno, w tych urzędach nie zostali. A, czyli mamy znowu jakieś pole, żeby zaoszczędzić, bo trzeba by to zweryfikować. Panie pośle, pan jest członkiem komisji weryfikacyjnej. To mamy taką ciekawą sytuację, moim zdaniem, z punktu widzenia prawnego. Komisja weryfikacyjna, moim zdaniem, odda chyba bardzo dużo nieruchomości miastu. I tych uchwał jest dość dużo. I o dziwo słyszymy, że co chwilę, że miasto się od decyzji odwołuje. I oczywiście każdy może się od decyzji odwołać, tylko ja się zastanawiam, czy znowu nie mamy takiej luki w prawie, dlatego że no, miasto jest beneficjentem tych decyzji, prawda? Bo tam pan Patryk opowiada, że tyle dostało i to są bardzo duże pieniądze. I ja się tak, mówię zupełnie szczerze, nie rozumiem tego, bo w obrocie prywatnym to każdy, kto jest obdarowany, i to nie chce się odwoływać od tego, to jest jakieś takie dziwne, ale z punktu widzenia pewnego pytania jest takie, czy nie warto by zmienić czegoś takiego, po co się to miasto odwołuje, no bo to się wszystko będzie przeciągać, czy nie powinno być tak jak w sądzie cywilnym, pamiętam kiedyś nastąpiła pewna pomyłka w określeniu skargi kasacyjnej u mnie w kancelarii, no i jeden z punktów był punkt zaskarżony, który był naszą korzyść i sąd najwyższy momentalnie odrzucił, wydał postanowienie i stwierdził, że my nie mamy prawa odwoływać się od wyroku sądu, który jest na naszą korzyść, nie mamy interesu prawnego. Czy w tym wypadku nie powinno być coś takiego? Bo ja mam nieodparte wrażenie, że tu jednak chodzi o politykę, ani o przysporzenie, ani o prawo. I czy nie tracimy czasu z punktu widzenia, czy ten czas nie powinien być przeznaczony dla innych obywateli, którzy idą do sądu administracyjnego, to sąd będzie musiał rozpatrywać te skargi. Chyba każda decyzja, albo ja się mylę, to proszę mnie sprostować, że miasto, którąkolwiek decyzję, o ile pan pamięta, która zwracała nieruchomość, nie zaskarżył. Nie, z tego co ja kojarzę, to wszystkie decyzje zostały zaskarżone. Mało tego, żeby to jeszcze było trząt decyzji, czyli sama decyzja, to jeszcze bym to zrozumiał. A tymczasem miasto stołeczne Warszawa zaskarża uzasadnienia do decyzji. Oczywiście w obronie pani prezydent Anny Gronkiewicz-Waltz, bo nie podobają jej się pewne sformułowania. Dziękuję bardzo panu, szanowni państwo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem był pan poseł Lisiecki. Do usłyszenia, Artur Tuwczyk. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn międzynarodowy, w którym dziś porozmawiamy m.in. o wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina w Austrii, jednym z najbardziej przyjaznych Moskwie krajów unijnych i co więcej kraju, który w lipcu obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Zanim jednak o tym z moim gościem porozmawiamy o dzisiejszym spotkaniu prezydentów Niemiec i Polski, Frank-Walter Steinmeier jest w Warszawie z dwudniową wizytą, podczas której ważnym tematem jest przyszłość Europy i współpraca obu krajów na forum unijnym. W studiu pan profesor Piotr Matajczyk, Instytut Studiów Politycznych. Pan, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Relacje polsko-niemieckie stanowią ważny element ładu europejskiego. Przeszliśmy daleką drogę, aby razem budować wspólną Europę. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji w Warszawie poświęconej relacjom polsko-niemieckim. Frank-Walter Steinmeier podkreślał zaś, mamy wiele do stracenia, jeżeli załamie się spójność Unii Europejskiej. Wtedy nikt z nas nie zyska więcej narodowej siły przebicia. Wręcz przeciwnie, wszyscy ją
utracimy. On wcześniej również podczas konferencji z polskim prezydentem mówił o tym, o konieczności takiego konstruktywnego wkładu w przezwyciężanie kryzysu w Europie. Gdzie pan dzisiaj widzi takie wspólne pole współpracy Polski i Niemiec właśnie na forum unijnym? Oczywiście dodając do tego, że ta współpraca unijna jest tylko jedną z obszarów współpracy. Też tam są największe wyzwania, ale czy to będzie współpraca przygraniczna, czy to będzie ekonomia, to przecież są wręcz wzorcowe przykłady, jak można ze sobą współpracować. Natomiast zgoda, to był taki ton, który właściwie przemijał się przez cały czas, bo czy właściwie dwa tony, które były, że z jednej strony każdy, kto zajmuje się polsko-niemieckimi relacjami, czy też w ogóle Unią Europejską, wie, że ostatnie od 2015 roku iskrzyło w polsko-niemieckich relacjach, były różne podejście do spraw związanych z funkcjonowaniem sądownictwa, do reform, które w Polsce były wprowadzane, a równocześnie czy to jeden tor. To iskrzenie, a z drugiej strony świadomość, że stoimy przed potężnymi wyzwaniami, no bo Unia Europejska, znaczy nawet trudno powiedzieć, że ona znajduje się, ona od lat kroczy od innego kryzysu. Właśnie przechodzi z jednego kryzysu do jednego. Z którego udaje się trochę wyjść i wtedy zaczyna się coś kolejnego. Wiadomo, znaczy ona się, Unia Europejska, która się bardzo zmieniła, od momentu, gdy wyobrażaliśmy sobie, jak proste i łatwe będzie to wyznać, gdy będziemy już członkami Unii Europejskiej, prawda? I bo takie mniej więcej było wyobrażenie tego przełomu XXI wieku, prawda? Że to właściwie rozwiązuje wszystko, gdy jesteśmy w NATO i w Unii. Natomiast teraz widać, że właściwie no nawet nie wiem, rozmawiamy i o sprawach związanych z bezpieczeństwem, rozmawiamy i o sprawach związanych z Unią Walutową i funkcjonowaniem, albo raczej niefunkcjonowaniem, rozmawiamy rzecz jasna o tym kształcie instytucjonalnym Unii Europejskiej, czyli nadaniu jej takiego bardziej efektywnego charakteru. No i dodatkowo jeszcze można dodać, że ta Unia, która wydaje się też z punktu widzenia niemieckiego, to co się dzieje chociażby we Włoszech, jest znacznie chyba większym wyzwaniem niż te polsko-niemieckie rozbieżności. Czyli jest świadomość, musimy rozmawiać, musimy wspólnie zastanawiać się nad zmianami. Czy ta wizyta w takim razie jest według pana takim sygnałem, że to iskrzenie, o którym pan wspomniał w tych relacjach polsko-niemieckich, słabnie? Połączyła wystąpienia obydwu prezydentów z takimi kilkoma panelami dyskusyjnymi dotyczącymi właśnie stanu relacji bilateralnych, Unia Europejska, gospodarka, ale tak traktuję to jako bardzo wyraźny sygnał, że oczywiście będziemy mieli nasze różnice, o których będziemy dyskutowali i za jakiś czas, ale niezależnie od tego musimy umieć wyjść ponad nie i wspólnie zająć się tymi sprawami, które są najważniejsze, właśnie o których tak mówił prezydent Steinmeier, jak pani to przytoczyła. To jeszcze jeden cytat słowa prezydenta Dudy: Europa wolnych narodów i równych państw, gdzie każde państwo ma swoje miejsce i taki sam głos jak inne państwa. Tak mówił o planach i wizji też Europy z punktu widzenia Polski. To było chyba też takie nawiązanie do tych planów reformy Europy, które teraz są debatowane w Unii Europejskiej, planów też wysuwanych przez prezydenta Emmanuela Macrona, planów, co do których Niemcy, Berlin ma chyba takie bardzo ostrożne stanowisko. Tak, Berlin, to jest bardzo delikatnie powiedziane, że ma ostrożne stanowisko. Właśnie widać było w dyplomatycznej formie, że Berlin nie uważa że właściwie jest to sprzeczne z jego interesami, bo wiadomo, że interesy niemieckie są bardzo silnie na wschód i na południowy wschód od niemieckiej granicy, że to jest obszar też właśnie powiązań gospodarczych. W związku z tym jakieś pomysły stwórzmy z tego, peryferia Unii Europejskiej, zajmijmy się Morzem Śródziemnym,
To rozbija Unię Europejską, znaczy pomijając już fakt, że jest sprzeczne z niemieckimi interesami, ale po drugie jest potwornym zagrożeniem dla Unii Europejskiej w imię francuskich interesów. Jednym z ważnych tematów, które pojawią się w tej debacie europejskiej ponownie, będą sankcje wobec Rosji, tudzież ich przedłużenie, bo wygasają one te sankcje ekonomiczne 31 lipca. Kanclerz Angela Merkel, zresztą też polskie władze bardzo zdecydowane stanowisko przyjęły w tej kwestii, natomiast już nie ma takiego zdecydowanego stanowiska po stronie władz austriackich. Ja mówię o tym, ponieważ prezydent Rosji, Władimir Putin, dziś jest w Austrii, rozmawiał m.in. z prezydentem, ma rozmawiać z kanclerzem Kurzem. To jest pierwsza taka wizyta państwowa, odkąd Putin został ponownie wybrany. Jak pan ocenia te relacje rosyjsko-austriackie? Czy Austria jest no właśnie takim najbardziej, czy też jednym z najbardziej przyjaznych krajów Rosji w Europie? Tak, bo to jest właśnie to jedno też z tych wyzwań, o których może też powinniśmy wspomnieć na początku, prawda? Bo to są dyskusje na temat tego, że gdy Unia próbuje się zreformować, no to Rosja raczej wolałaby, co prawda sam Putin się od tego dystansuje, ale Rosja wolałaby raczej słabą Unię, która ma wewnętrzne problemy, trudności i z którą łatwiej się rozmawia w takiej sytuacji. Choć deklaratywnie temu zaprzeczał. Oczywiście w wywiadzie, który udzielił, odpowiadał, że nie, wprost przeciwnie, Unia jest jego bardzo ważnym, partnerem Rosji i zależy mu na tym, żeby była silna, ale nie jest, powiedzmy, że nie jest to w pełni wiarygodne, jeżeli popatrzeć na jego wcześniejsze działania rosyjskie. Natomiast tak, czy Austria jest bardziej prorosyjska niż inne? Niewątpliwie szczególnie ten rząd, który jest, ta koalicja, która jest obecnie, jest silnie prorosyjska. Raczej Austria w ogóle starała się zachować bardziej taką neutralną pozycję. Czyli mostem między wschodem a zachodem. Też na to wracało w ostatnich wypowiedziach, że właśnie będziemy mostem, nie wydalimy nawet rosyjskich dyplomatów. Dlaczego? No bo ktoś musi przecież, znaczy musi mieć miejsce, gdzie ze sobą rozmawia. To jest ta strona jakby racjonalno-polityczna. Z drugiej strony druga rzecz to oczywiście interesy ekonomiczne. Wiadomo, że Austria zainteresowana jest i rosyjskimi inwestycjami. Zainteresowana też dostawy energii. Plus wiadomo, że jest to kraj, w którym ogromną rolę pełni turystyka i do czasu aż nie zaczęły się problemy, a w znacznie większym zakresie byli to turyści, zamożni turyści z Rosji. Więc jest jeszcze trzeci z, powiedzmy, z obszaru już stricte politycznego, czyli właśnie FPE, Partia Wolności, koalicjant, wprawdzie ten mniejszy koalicjant Austriackiej Partii Ludowej, w której działaniach od wielu lat widać bardzo silnie kierunek prorosyjski, bardzo silne powiązania, współpraca, też taka partyjna z partią Putina. Ale też uznanie aneksji Krymu, prawda? I wycieczki zresztą polityków tej partii. Były wyjazdy, byli obserwatorzy podczas referendum, były późniejsze wyjazdy polityków FPE, no były też wypowiedzi już całkiem niedawne, właściwie bardzo zgodne z rosyjskimi, bo prezydent Putin mówił podczas innego wywiadu, sankcje tylko nam wszystkim szkodzą i właściwie ze strony FPE czy Partii Wolności możemy usłyszeć to samo. Tak, tylko nam szkodzą, powinniśmy z tym skończyć. Tak, Heinz Christian Strache z tej partii, Austriackiej Partii Wolności, mówił otwarcie, Europa musi skończyć z sankcjami i zacząć normalizować stosunki z Rosją. Tylko powiedzmy tak, w Niemczech też słychać głosy mówiące o tym, że sankcje przynoszą straty, tylko jednak jest to bardziej wyważane na zasadzie
co zrobi Rosja i jak zareagować sankcjami, szczególnie z perspektywy kanclerz Merkel. Natomiast tutaj jest to po prostu pod hasłem zaakceptujmy to, pobudźmy się w gruncie, czy można do tego dodać. Niekiedy zresztą nawet pisano w niektórych komentarzach, oznacza to stwierdzenie zaakceptujmy, dajmy zielone światło do takich działań, jak podejmowała Rosja. Na pewno jeżeli chodzi o politykę prorosyjską, austriacki rząd będzie miał sojusznika w rządzie we Włoszech, rządzie w Rzymie, który też nie ukrywa swoich prorosyjskich poglądów. Dziękuję bardzo serdecznie. Profesor Piotr Malajczyk, Instytut Studiów Politycznych, Pan był Państwa i moim gościem. I to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Powtórka programu. Jest 6:00. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Wiadomości. Informacje dnia przedstawi Anna Szybiec. Ustawa obniżająca uposażenia parlamentarzystów pod lupą senatorów w pierwszym dniu posiedzenia Senatu. Czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą wysokości stóp procentowych. Nie bez problemów. Włosi mają nowy rząd. Premier Conte zapowiada zmiany w polityce migracyjnej. Dokładnie o godzinie 9:00 rozpocznie się drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskami Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Platforma Obywatelska złożyła wnioski o wyrażenie wotum nieufności Beacie Szydło i Elżbiecie Rafalskiej pod koniec kwietnia w trakcie trwania protestu grupy osób niepełnosprawnych. Oba mają negatywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej posiedzenie odbyło się w poniedziałek. Beata Szydło oceniła, że dotyczący jej wniosek jest mało merytoryczny. Zdaniem Elżbiety Rafalskiej uzasadnienie odwołania jej ze stanowiska jest nierzetelne i niezgodne ze stanem faktycznym. W ostatnim czasie rząd zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Parlament przyjął też, a prezydent podpisał ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Trwają też prace dotyczące zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności. W porządku obrad są też propozycje klubów opozycyjnych obniżające stawki podatku VAT na artykuły żywnościowe. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś także początek trzydniowego posiedzenia Senatu. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą obniżającą uposażenia parlamentarzystów o 20%. Sejm, przypomnę, uchwalił nowelizację ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora 10 maja. Ustawa przewiduje obniżenie uposażeń o 20% właśnie. Będą one wynosiły 80% wynagrodzenia podsekretarza stanu. Nie zmieni się dieta parlamentarna przeznaczona na wydatki związane z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Wynosi ona 1/4 wynagrodzenia podsekretarza stanu. Senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek spodziewa się utrzymania stóp na obecnym poziomie. Według niej Rada podtrzyma także obecną ocenę polskiej gospodarki. Czyli powtórzę, że sytuacja gospodarcza w Polsce sprzyja temu, żeby te stopy procentowe utrzymywać na takim poziomie, na jakim one w tej chwili są. Również to, że inflacja jest relatywnie niska, w zasadzie niższa niż na przykład w strefie euro. No też jest to czynnik, który Rada Polityki Pieniężnej bierze przy decyzjach dotyczących stóp procentowych. Monika Kurtek uważa, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie jeszcze przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę kondycję polskiej gospodarki, gdzie jest ona rzeczywiście całkiem niezła, i biorąc pod uwagę relatywnie niski wzrost cen, możemy spodziewać się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywać stopy procentowe na obecnie niskim poziomie przez bardzo długi czas jeszcze. Zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej są takie, że nawet może być to do 2020 roku. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Nowy włoski rząd antysystemowego ruchu 5 gwiazd i eurosceptycznej Ligi Północnej otrzymał wotum zaufania w Senacie. W Izbie Wyższej rząd profesora Giuseppe Contego wsparło 171 senatorów, a przeciw było 117. Premier Conte wygłosił przed parlamentem exposé, po którym odbyła się burzliwa dyskusja. Odbierając zarzuty senatorów opozycji, wyjaśnił: wyjście ze strefy euro nigdy nie było i nie jest przedmiotem dyskusji. Nie jest celem, do którego zmierzamy. Conte zapowiedział, że jego rząd będzie do
dążył do zmiany polityki imigracyjnej Unii, bo ta prowadzona dotychczas okazała się jego zdaniem fiaskiem. Skrytykował państwa unijne, które nie chcą przyjmować imigrantów. Głosowanie nad wotum zaufania w Izbie Deputowanych już dziś. W Warszawie odbędzie się również dziś drugi koncert w ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. O godzinie 20 w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela wyjątkowy koncert, mówi dyrektor Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej Przemysław Kapituła. Wystąpi jeden z najsłynniejszych rosyjskich muzyków w tej chwili. Solista, oboista w kraju go zwą Paganinim Oboju, Aleksiej Balaszow, który wykona ten program. W zasadzie mógłby się nazywać tego koncertu najpiękniejsze utwory muzyczne. Po raz pierwszy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej zorganizowano w 1991 roku dla uczczenia czwartej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Tegoroczny festiwal potrwa do niedzieli. Dziś chmur będzie stosunkowo niewiele, z wyjątkiem Tatr, tam okresami duże zachmurzenie, tam też może padać deszcz. Będzie chłodniej, temperatura maksymalna od 16 stopni, 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pogórzu Karpackim, 20 stopni Celsjusza w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku, wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kalendarium historyczne. Żołnierze, lotnicy, marynarze Polacy, wkraczamy w decydującą fazę generalnej rozgrywki i porachunku z Niemcami. W tym momencie tak dawno oczekiwanym i utęsknionym serca biją szyję. Rężą się wojskowe szeregi, zaciskają pięści żołnierze Armii Podziemnej. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, nasza odpowiedź, rozkaz za Polskę, za śmierć, głód, poniewierkę, pohańbienie, za wolność waszą i naszą. Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna. W dniu rozpoczęcia lądowania aliantów w Normandii premier polskiego rządu na emigracji Stanisław Mikołajczyk wygłosił za pośrednictwem brytyjskiego radia taki właśnie apel do Polaków na wszystkich frontach. 74 lata temu desant lotniczy rozpoczął największą w dziejach operację wojskową, otwierającą drugi front w zachodniej Europie. Brali w niej udział polscy żołnierze z 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka, polskie dywizjony RAF i nasze okręty wojenne. Wojska sprzymierzone w liczbie 1 600 000 żołnierzy walczyły na wybrzeżu Atlantyku od Normandii do Holandii pod dowództwem generała Dwighta Eisenhowera. A teraz potrzebni są teraz ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć bliższą frontę. Tak mówił Roman Wilhelmi. Jedną z takich ról zagrał jako dozorca Anioł w kultowym już serialu komediowym Stanisława Barei Alternatywy 4. Dziś mija 82. rocznica urodzin tego wybitnego aktora teatralnego i filmowego. Ogromną popularność zdobył jako Olkiet z serialu Czterej Pancerni i Pies, tytułowy bohater kariery Nikodematyzmy i Fornalski, szef kelnerów z Zaklętych Rewirów. Był obdarzony wielką charyzmą, kreował bohaterów dynamicznych i emanujących wewnętrzną siłą. Aktor zmarł w 1991 roku. Kalendarium historyczne. Jest wcześniej, słuchają państwo poranka w Polskim Radiu 24, Jakub Kukla. Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Dziś środa, 6 dzień czerwca, 157 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło bardzo wcześnie, o godzinie 4.17, zajdzie o 20.52. Dzień będzie więc trwał 16 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Aleksander, Dominika, Filip, Klaudiusz, Norbert i Paulina. Wszystkiego najlepszego. A dziś w poranku powiemy m.in. o powstającej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Wyłudzenia są tu dzisiaj, tylko jest kwestia, jaki skan ma wdrożenie, że te mechanizmy trzeba ujawnić. My zgłaszamy gotowość do pracy. Analiz dotyczących identyfikacji materiałów wyłudzonych. To są związki, w których zawarty jest azot i one są związkami występującymi w ładunkach wybuchowych. Nowa informacja dziś przypada roczny Dzień Wolności Podatkowej. Jest takim symbolicznym momentem, w którym o
obywatel przestaje pracować na potrzeby rządu i zaczyna pracować na siebie. Poza tym dziś w poranku także spotkania po godzinie 7 do naszego studia zawitał Tadeusz Burzański. Pierwszym jego gościem po godzinie 7 będzie Andrzej Rozwłuchowski, jeden z współtwórców Śląskiej Solidarności. Po godzinie 7.30 kolejna rozmowa, czyli 24 pytania, poranna rozmowa polityczna. Naszym gościem będzie Zbigniew Gryglas z Porozumienia, natomiast po godzinie 8 poranna dyskusja, czyli debata poranka. Dziś zaproszenie do debaty przyjęli Andrzej Rafał Potocki z Tygodnika Sieci i Ryszard Gromadzki z Telewizji Republika. Przegląd prasy. 10 minut po godzinie 6 zaglądamy do polskiej prasy. Na początek Dziennik Rzeczpospolita, który informuje o wizycie niemieckiego prezydenta w Warszawie i o polsko-niemieckim dialogu, który toczy się mimo poważnych różnic. Wystąpienie Franka Waltera Steinmeiera w Warszawie, jego przemówienie było dramatycznym apelem o jedność europejską. Jeżeli się załamie, stracimy wszyscy, mówił niemiecki polityk w Warszawie. Przyszłość Unii Europejskiej była jednym z tematów rozmów z Andrzejem Dudą. Polski prezydent przekonywał o szkodliwości pomysłów tworzenia Unii dwóch prędkości. Ważnym tematem była też sprawa Nord Stream 2. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o Nord Stream 2, właśnie Niemcy nie podzielają polskich obaw związanych z tym projektem. Berlin zabiegał o zgodę Rosjan na dalszy tranzyt gazu przez Ukrainę, co ma zapewnić wpływy finansowe dla Kijowa. Do tego tematu z pewnością jeszcze wrócimy. Na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej również sprawy międzynarodowej rośnie putinowska oś w Europie. Czytamy na pierwszej stronie, gdy prezydent Rosji przyjeżdżał do Wiednia z pierwszą wizytą zagraniczną po inauguracji kolejnej kadencji, że nowy premier zapewniał działania na rzecz rewizji unijnej polityki sankcji nałożonych na Rosję. W Austrii i we Włoszech współrządzą partie, które już po rosyjskiej agresji na Ukrainę podpisały z kremlowską jedną Rosją umowy o współpracy, ale lista przyjaciół Kremla w Unii Europejskiej na nich się nie kończy. Czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, która to gazeta informuje o rosnącej w Europie osi pro-putinowskiej. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie również sprawy zagraniczne. Putin gorąco przyjęty w Austrii. Ten sam temat, który pojawił się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się wczoraj w stolicy Austrii z kanclerzem Sebastianem Kurzem oraz prezydentem Aleksandrem van der Bellenem. Putin w Polsce, tak? Sama to wspólnego Putin w Polsce. Pro Putina. W Gazecie Polskiej codziennie, która informuje również o znakomitych prognozach. Chodzi o prognozy dla CPK, czyli dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i dla lotnictwa. W 12 latach branża lotnicza będzie się rozwijać bardzo dynamicznie. Do 2036 roku świetlone linie lotnicze przewiozą prawie 8 miliardów pasażerów. To znakomity prognostyk dla planowanego w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego i LOT. Prezes Rafał Milczarski zapewnił, że LOT do 2027 roku może się przenieść do nowego portu z liczbą nawet 30 milionów pasażerów. Szczegóły w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. I sięgamy jeszcze po nasz dziennik, który na pierwszej stronie informuje o wyłomie w małżeństwie. Dotyczy to decyzji unijnego trybunału, który zdaniem naszego dziennika narzuca Rumunii uznanie homoseksualnego współmałżonka, słowo współmałżonek opatrzone cudzysłowem. Co ten wyrok oznacza dla Polski? Eksperci biją na alarm. Będziemy musieli się zmierzyć z dwoma równoległymi porządkami prawnymi dotyczącymi małżeństwa, informuje nasz dziennik na pierwszej stronie. Radio 24. Słowem wszystko. 13 minut po godzinie 6, a my mamy dla Państwa propozycję dość wakacyjną. W małopolskiej gminie ustawiskowej Muszyna powstaje rowerowy szlak wód mineralnych. Ponad 20-kilometrowa trasa wiedzie po malowniczym terenie. Po drodze można zaczerpnąć wody z rozlewni czy górskich źródeł, które zostały odpowiednio obudowane i oznakowane. Postawiono tam też miejsca wypoczynku dla rowerzystów. Arber przyjeździ, zaznacza sobie, że dlaczego pisze się rabinę. Przygłosowanie się przez miłość, jako rabinę, a później
jakiś apetyt do jedzenia jest. Może chwilają, więc można skorzystać równocześnie, jak się jedzie na rowerku. Wiadomo, że trzeba uzupełniać płyny od czasu do czasu, tak, zatrzymać się, odpocząć, napić. No to super sprawa. Szlak jedzie zarówno krótkimi ścieżkami, jak i bardzo przyjemnym, płaskim terenem. Jeden z koordynatorów projektu Arkadiusz Cezary. Dlatego każdy rowerzysta powinien znaleźć coś dla siebie. Takich miejsc, które się znajdują na tym szlaku rowerowym, jest aż 19. Burmistrz miasta i Zdrowiskowej Muszyna Jan Kolba. Są miejsca, gdzie są tak zwane... A na ten jaki jest on fajny, fajny jaki urządzenia zabawowe dla dzieci. Co jest też istotne, ta woda jest za darmo. To jest niespotykane, bo generalnie wodę mineralną wszędzie musimy kupić. Tu można skorzystać z jej dowoli. Z kranik podchodzi się na lewat. Znajdujemy się w pijalni. To jest woda Antoniego bezpośrednio ze źródełka. Jakie ona ma właściwości? Przede wszystkim leczące. Po prostu ona pomaga, jak ktoś ma ciężką niestrawność. Jakkolwiek wycieczka wchodzi, no to nie ma jednego, co by się nie napił. Bardzo dobra, naprawdę. Super woda i taka leciutko gazowana. Efektu na razie nie widzimy, prawda, bo dopiero pijemy, ale nabraliśmy sobie na drogę też. Także miejmy nadzieję, że będzie tak, jak jest napisane. To lepiej, jak powiem, normalnie. Inaczej działa, no wiadomo, że ma jakieś tam minerały. Muszyńskie wody posiadają bardzo dużą ilość magnezu, czyli tak zwanego pierwiastka życia. Przede wszystkim pomagają na choroby górnych, dolnych, dróg oddechowych, schorzenia związane z organami moczowymi, a także niektóre wpływają na układ pokarmowy. Poprawiają trawienie, niektóre nawet wpływają korzystnie na przemianę materii i zrzucenie zbędnych kilogramów. Rzecz fajna, jeżeli będzie można wypożyczyć rower już do tego źródełka, czy jakąś inną atrakcję cerkiem zwiedzić, to jak najbardziej, no idea całkiem fajna. Nie jedzie się szybko, tylko mało, raczej w lewo, w prawo. Bardzo ładne miejsce. Także później rzeczy to może zaczerpnąć. Te malownicze ścieżki prowadzą przez naprawdę niebywałe atrakcje, jak na przykład Mofeta w Jastrzębiku. Jest to największa z Mofet w Polsce. Są to suche ekshalacje dwutlenku węgla, wyziewy wulkaniczne zimne, tak zwane. Czy też nie opodal szlaku zlokalizowana jest Sergiew w Powroźniku, wpisana na światową listę zabytków UNESCO. Dodatkowo wśród takich atrakcji warto wspomnieć także staw pogłosowiskowy, który liczy blisko 900 lat. W tych rejonach górskich może być świetna sprawa. Jak te zielone górki, drzewa, jeszcze do tego rower, czyli rekreacja i jakościowe wody zdrowotne, no to chyba nic więcej nie trzeba. Warto wziąć to pod uwagę, planując wakacje. Budowa szlaku zakończy się w przyszłym roku. Trasa będzie łączyć się z europejską siecią szlaków rowerowych Eurovelo. A wzdłuż rowerowego szlaku wód mineralnych podróżowała Monika Chrobak. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Po szóstej nie zmieniamy temat. Niewykluczone, że jeszcze podczas tego posiedzenia Sejm powoła komisję śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Zgodnie z założeniami projektu przedstawionego dwa miesiące temu przez polityków PiS, śledczy będą chcieli wyjaśniać przyczyny nagłego spadku wpływów podatkowych w okresie rządów koalicji PO-PSL w latach 2007-2015. Wczoraj Komisja Ustawodawcza pozytywnie zarekomendowała projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości o powołaniu drugiej w tej kadencji Sejmu Komisji Śledczej. No i tym, co będzie zadaniem członków nowego zespołu. Na dzisiaj strach, nie dziwna w nocy stała, a to jest wrzący w podatku VAT wynosiła co najmniej 250 miliardów złotych. Znaczący spadek przychodów z tego tytułu odnotowywano od 2007 roku. W kulminacyjnym momencie, jak wylicza Narodowy Bank Polski, sięgnęła 27% oczekiwanych przychodów. Średnią unijną zaczęło osiągać po 2015. Póki skierujcie chciał rozszerzenia zakresu prac komisji śledczej o lat obecnej kadencji rządu. Komisja Ustawodawcza ostatecznie uznała, że dalsze prace będą dotyczyły projektu autorstwa PiS obejmujące lata 2007-2015. Tłumaczył Marek Jakubiak z Kukiz 15. Wyłudzenia są tu dzisiaj. To nie jest jak na lato. Ja myślałem, że to jest lato. To nie jest jak na lato. System prawny dawał szereg możliwości nadużyć, przypomina poseł Marek Jakubiak. Polska z dnia na dzień stała się największym w Europie eksporterem komórek, nie produkując ich. To
oznacza, że były sprzedawane nieistniejące telefony za granicę, a VAT oddawało państwo polskie. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT ma składać się z 9 członków, 5 wyznaczonych lub PiS, 4 opozycja. Nazwiska wszystkich członków mamy poznać po przyjęciu uchwały przez Sejm. Niewykluczone, że o powołaniu zespołu posłowie zdecydują jeszcze na tym posiedzeniu, tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Jest to decyzja prezydium Sejmu, jak będzie ustawiać kalendarz posiedzenia. Jest to teraz projekt w komisji, musi wrócić na plenum Sejmu, na posiedzenie plenarne, no przejść wszystkie kolejne czytania do trzeciego, zostać przyjętym i wtedy musi być też trochę czasu dla klubów parlamentarnych, żeby zgłaszać formalnie swoich przedstawicieli, no i przyjęcie składu osobowego. Jest to jeszcze kilka kroków legislacyjnych do wykonania, jeżeli prezydium tak zdecyduje, no to fizyczna możliwość, żeby to zrobić na tym posiedzeniu Sejmu jest. Opozycja nie będzie torpedowała działań komisji, zapewnia rzecznik PSL Jakub Stefaniak. My zgłaszamy gotowość do pracy w tej komisji, na pewno nie będziemy tutaj żadnym hamulcowym, ale liczymy, że będzie to praca merytoryczna, że to nie będzie taka przepychanka polityczna, tylko jeśli miałaby funkcjonować komisja, to po to, żeby wypracować pewne mechanizmy ochrony, żeby zniwelować zagrożenia związane z wyłudzaniem VAT-u. Jeżeli Sejm nie podejmie decyzji o powołaniu komisji VAT-owskiej do czwartku, projektem uchwały zajmie się w przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 6:20. Były szef MOR stanął przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Generał Marian Janicki odpowiadał na pytania dotyczące ochrony najważniejszych osób w państwie wobec faktów współpracy syna premiera z Marcinem P. i wstępnej zgody na przewóz VIP-ów przez OLT Express. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążek. Michał Tusk mógł być w centrum zainteresowania mafii, ale nie pod lupą MOR. Służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie nie zajęła się wątkiem współpracy syna premiera z wielokrotnym przestępcą, bo nikt nie wydał takiego polecenia, stwierdził generał Marian Janicki. Nigdy nie było decyzji ani na tak, ani na nie. Były za to takie decyzje dotyczące córki premiera i dzieci innych ważnych polityków. Czy córka pana premiera Donalda Tuska była objęta taką ochroną? Dostałem polecenie od ministra spraw wewnętrznych o objęciu ochroną córki. Czy dzieci innych najważniejszych osób w państwie były objęte również taką ochroną? Tak, były objęte. Dlaczego tylko Michał Tusk nie był objęty tą ochroną? Szef Biura Ochrony Rządu takiej decyzji od ministra nie otrzymał. Ani od ministra, ani od premiera, który zdaniem generała Janickiego niechętnie korzystał z pomocy BOR-u. Pan premier Tusk był bardzo ciężkim zawodnikiem do pilnowania. Ale dawaliśmy radę. No, ale nie jesteśmy obrażeni. Tak, jakaś uprawa obrony była na tyle poważna, że syn wpadł w orbitę wpływu zorganizowanej grupy przestępczej. Właśnie wskutek tego, że nie został w sposób właściwy chroniony za pośrednictwem metod ochrony kontrwywiadowczej. Niewiele brakowało, żeby w orbitę OLT Express spółki córki Amber Gold wpadły najważniejsze osoby w państwie. W maju 2012 roku BOR w porozumieniu z ABW wydał wstępną zgodę na przewóz samolotami Marcina P., marszałka Senatu. Nas interesowały tylko pracownicy OLT. W sensie obsługa nasienna, obsługa pokładowa, piloci. Czy to są ludzie, którzy mogą obsługiwać najważniejsze osoby w państwie? To było nasze zadanie. I pod tym kątem wysyłaliśmy zapytania. Natomiast wszystkie sprawy operacyjne, finansowe i tak dalej, to nie była kompetencja Biura Ochrony Rządu. Proszę. Panie generale, ale odpowiedź, której żeście udzielili, przeczy temu, co pan mówi. Ostatecznie pan odradzał usługi linii OLT, jednak właśnie ze względu na ich długi i związki z Amber Gold, która znajdowała się na liście ostrzeżeń KNF, a nie z powodu bezpośredniego zagrożenia życia czy zdrowia. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Dziękuję państwu. Właśnie Polskiego Radio 24:23 minuty po godzinie 6:00. Czas na poranne spotkanie z gospodarką w studiu Elżbieta Szczerbak. Serwis gospodarczy. Od 1 czerwca spółki PKN Orlen i Lotos nie podlegają ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu, poinformował resort. Nadzór nad nimi przejął osobiście premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeznaczy 300 milionów złotych z programu Infrastruktura i Środowisko dla miast, które chcą kupić elektryczne autobusy i trolejbusy, a także zbudować stacje ładowania. Po raz pierwszy z programu będą mogły skorzystać miasta średniej wielkości. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych od tego, co postanowiła.
stanowią jej członkowie, zależy oprocentowanie lokaty kredytów w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek spodziewa się utrzymania stóp na obecnym poziomie. Według niej Rada podtrzyma też obecną ocenę polskiej gospodarki. Czyli powtórzę, że sytuacja gospodarcza w Polsce sprzyja temu, żeby te stopy procentowe utrzymywać na takim poziomie, na jakim one w tej chwili są. Również to, że inflacja jest relatywnie niska, w zasadzie niższa niż na przykład w strefie euro, no też jest to czynnik, który Rada Polityki Pieniężnej bierze przy decyzjach dotyczących stóp procentowych. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%, a dziś obchodzimy Dzień Wolności Podatkowej, gdyby wszystkie zarobione od początku roku pieniądze Polacy przeznaczali na zapłatę podatków i składek, to właśnie od dziś wszystkie zarobki zostawałyby już w ich kieszeniach. W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada 3 dni wcześniej niż rok temu. To dlatego, że nastąpił szybszy wzrost PKB w stosunku do wzrostu wydatków sektora finansów publicznych. CBA przesłuchało 4 urzędników Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spółki GetBack. Możliwe są kolejne przesłuchania, także Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmowała się wczoraj aferą wokół firmy. Sprawa GetBack stała się głośna, gdy wyszło na jaw, że spółka ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji korporacyjnych. Ich wartość szacuje się na ponad 2,5 miliarda złotych, a liczba obligatariuszy na przeszło 9 tysięcy. Według rzecznika finansów publicznych wysyłają już sygnały od osób, które czują się poszkodowane w tej sprawie. Rafa Maria i telewizji Trwam pozdrawiam się do 17. Do rzecznika finansowego, głównie na procedury związane ze sprzedażą tego typu produktów w tych tak zwanych emisjach publicznych przede wszystkim. I z tych sygnałów, które do nas trafiają, widać, że w części przypadków klienci mogli być wprowadzani w błąd co do istotnych warunków tej emisji. Na przykład w tych dokumentach, które dostajemy, mamy na przykład SMS-y, w których sprzedawcy pisali, że to nie była okazja, dlatego że jest gwarantowany zysk na poziomie 5%. Tymczasem z warunków emisji wynikało, że tej gwarancji nie ma, gdyż te obligacje nie były w żaden sposób zabezpieczone. W związku z tym rzeczywiście widać, że mogą to być podstawy tego, żeby mówić o tak zwanym misselingu, czyli wprowadzaniu błąd przy sprzedaży tego typu produktów. A jakie są szanse na to, że przynajmniej część pieniędzy poszkodowani odzyskają? To trudno obecnie stwierdzić, w jakiej proporcji uda się te pieniądze odzyskać. Ja też mogę tylko powiedzieć o wątku żądania odszkodowania od banku czy biura maklerskiego za tak zwaną złą sprzedaż, bo to też właśnie ta relacja jest w gestii rzecznika finansowego. I tutaj warto podkreślić, że takim możliwym roszczeniem jest żądanie odszkodowania, jeśli wykażemy, że bank wprowadził nas w błąd co do na przykład nabycia obligacji. Konkretną szkodę. Na dziś poniosły ją te osoby, którym ten termin wykupu już zapadł, te obligacje nie zostały wykupione, czy nie dostały odsetek. Zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Ministerstwo Finansów zastanawiają się nad tym, co zrobić, żeby do podobnej sytuacji nie dochodziło. Czy rzeczywiście z Państwa doświadczenia nadal widać, że ta edukacja ekonomiczna, finansowa jest potrzebna? Zdecydowanie. My zresztą na kilka miesięcy przed pojawieniem się tego problemu właśnie z obligacjami GetBacku przygotowaliśmy informację, które sygnalizowaliśmy właśnie różnicę między obligacjami na przykład Skarbu Państwa, obligacjami korporacyjnymi i uczulaliśmy na ryzyka z tym związane. Chcieliśmy w ten sposób uczulić klientów na to, żeby zwracali uwagę, jakiego rodzaju umowy podpisują w bankach. Więcej informacji jak zawsze znajdą Państwo na naszej stronie gospodarka.polskie.radio.pl. Reklama. Zawsze kibicuję naszym Nike Mix. Czuję polskie serce. Mistrz kówkowania. A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację autobusu i zbieraj na tej kibice ze swoim kolejem. Załóż wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie z wspólnym kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Nike. Nie bierze się. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Także proszę Państwa, taka durna jest to reklama i oni chcą zarabiać, a Ty będziesz słuchała.